Zamorskiego, pana Dariusza Drelicha. Ekscelencjo, księże biskupie, panie dyrektorze, panie i panowie, szanowni państwo. Uroczystość poświęcenia muzeum o znaczeniu dla Polaków, tak wyjątkowo ważnym jak Muzeum II Wojny Światowej, jest wydarzeniem szczególnego rodzaju. Ksiądz arcybiskup podniósł rękę, poświęcił wodą święconą dzisiaj do muzeum, można by powiedzieć ochrzcił, żeby ochronić tą instytucję przed wszelkim złem. I mam nadzieję, że ta woda święcona i to może nie spowoduje zamknięcie, wyeliminowanie wszystkich sporów wokół tej instytucji, ale na pewno mam nadzieję, że pozwoli na ucywilizowanie dyskusji na ten temat. To jest dla nas wszystko, z uwagi na to, że ta instytucja ma takie znaczenie dla Polski, dla Polaków, to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili o tym spokojnie rozmawiać, jaki ono ma kształt, jak ono powinno wyglądać, jakbyśmy chcieli. W związku z tym, proszę państwa, chciałbym podzielić się kilkoma uwagami, kilkoma myślami dotyczącymi właśnie instytucji, w której jesteśmy. Szanowni państwo, wojna i okupacja narzucona Polsce przez zmowę dwóch ludobójczych totalitaryzmów nie jest dla polskiej świadomości narodowej i politycznych fundamentów naszego państwa ani czymś podobnym do polskich wojen z Turkami, ani nawet czymś podobnym do nadal mało znanej tragedii narodu polskiego podczas I wojny światowej. Celem Niemców i Sowietów nie był zwykły podbój i eksploatacja Polski. Ich celem była ostateczna eksterminacja narodu polskiego. Symbolami realizacji tego planu jest Auschwitz i Katyń. W każdej polskiej rodzinie nadal żywe są realne skutki masowych mordów, masowego terroru, masowego rabunku i masowych wysiedleń. Każda polska rodzina pamięta i nosi w sobie traumę tej przeszłości. To mają zawartą, wbitą w świadomość i podświadomość z największym w historii świata okrucieństwem ze wszystkich pokoleń, we wszystkich pokoleniach, nawet w pokoleniach urodzonych już po upadku komunizmu. Polacy pamiętają, i to muzeum musi tę pamięć szanować, że ani ten mord, ani terror, ani rabunki i wysiedlenia nie zakończyły się wraz z upadkiem jednego z okupantów. Polacy na prawie pół wieku pozostali niewoleni przez drugi antyludzki system. Szanowni państwo, krytycy decyzji rządu polskiego domagają się, by ta wystawa eksponowała nie tylko polską pamięć narodową, ale oddawała również ogólnoludzką pamięć II wojny światowej. Można zgodzić się z tym poglądem i jestem przekonany, że przede wszystkim dlatego, że ten sens ogólnoludzki zostanie najlepiej wyrażony poprzez pryzmat losów naszego narodu i narodów współmieszkających z nami w naszej wspólnej ojczyźnie, w Polsce. Dam przykład skuteczności takiego rozświetlenia sensu niemiecko-sowieckiej zmowy przeciw ludzkości, dokonanej przez przepuszczenie go przez pryzmat pojedynczego wydarzenia. Dowodem tej skuteczności jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Czy ta ekspozycja budzi spory? Przecież nie budzi. Przeciwnie. Powszechnie przyjmowana jest jako najlepsze przybliżenie prawdy o losie Polski i tragedii Polaków. A przecież powstań przeciwko niemieckim i sowieckim okupantom było więcej. W samej Warszawie o rok wcześniej było powstanie w Getcie. Rzecz w tym, że tragedia narodu żydowskiego dotyczyła na szczęście mniejszości Żydów. Większość miała to szczęście, że pozostawała poza zasięgiem ludobójców. Los Polaków był inny. Docelowo również skazani na eksterminację. Obaj oprawcy, tak samo niemieccy, jak i sowieccy, od pierwszego dnia wrześniowej napaści na Polskę, wspólnie i w porozumieniu przystąpili do realizacji programu likwidacji polskości. Jako narodowości, a ludobójstwo okupanci rozpoczęli eksterminację Polaków już w roku nawet 37. Już wtedy wydano i realizowano rozkazy, by każdego Polaka w Związku Sowieckim zabijać tylko dlatego, że był Polakiem. Tak trzeba rozumieć pakt Hitler-Stalin. Jestem przekonany, że gdańszczanie, mieszkańcy Trójmiasta,
Mieszkańcy województwa pomorskiego, ale również ogół społeczeństwa pomorskiego życzy sobie, by wielki państwowy i obywatelski wysiłek organizacyjny i finansowy, jaki związany jest z budową i utrzymaniem muzeum, znalazł swe odbicie w takim ideowym przesłaniu ekspozycji, jaki tkwi w duszach Polaków, żeby był tej duchowości wierny. To oczywiście zostało już częściowo spełnione, bo przecież nie jest tajemnicą, że dyskusja o kształcie ekspozycji doprowadziła do tego, że to, co dzisiaj prezentowane jest Polakom i światu, już teraz korzystnie różni się od pierwotnych treści, jakie zamierzano pokazać w tym miejscu poprzednie kierownictwo. Życzę panu dyrektorowi i całemu zespołowi, którym kieruję, żeby rozwijali wystawę i zyskali tym uznanie Polaków i gości całego świata. Muzeum zostało poświęcone i jak już powiedział pan wojewoda Dariusz Drelich, będzie skutecznie chronione przed złem. A na zakończenie zapraszam państwa do wysłuchania dwóch kompozycji.